Cześć, z tej strony Dziadek Mróz. Tak, mówię takim dziwnym tonem, nie wiem dlaczego. Nagrywamy sobie z Robloxa, a dzisiaj ze mną jest... Diagoneka, siema. Siema, ona jest generalnie moją wierną widzką, więc bardzo lubię, już sobie wcześniej trochę graliśmy. O matko, ale ktoś ma Alugavatara, grasz już? No gram. I jak, czerwony czy niebieski? Niebiescy. Kurde, ja czerwony. A widziałeś kogoś, kto ma czwórkę? W sensie 4 kila na górze? Co? 4 kile ma ktoś na górze. To... Jaki jumpscare, nie? A, właśnie. Nie tak chciałem. Ze sobą. Odmieni. Matko, zabił mnie ten typ. Nie wiem, jak wyjdzie dzisiaj, bo jeszcze nigdy nie nagrywaliśmy. Mam nadzieję, że jakoś się pośmiejemy trochę z siebie. I nie tylko może. Z siebie. Jak się uda, bo jeszcze nie... Siema! A nie! Au, zabiła. Co tam u ciebie? Powiedz widzom, pochwal się swoim życiem w internecie. To bardzo mądre, tak. Ja nie mam ciekawego życia. Nie musisz mieć, możesz się podzielić tym, że nie masz życia. Podobnie, no na tym nie mam życia po prostu. I to tyle, tak? W domu po prostu. Kurde. Tak, i załatwianie papierów do szkoły. A właśnie. Bo Vera podobno chce iść do gastronomicznego technikum. Kurde. Nie do technikum. Nie? A, do szmatku, do szkoły branżowej. Mi się to myli. Totalnie, bo jeszcze znam kilka osób. Mój brat chce właśnie do technikum iść. Na informatykę. Kurde, zmienię sobie taktykę. Dobra, popolujemy trochę na Vera. No to znajdź mnie teraz, powiedzmy. Kurde, cały czas ona mnie zabija. Nie z... Ty! Au. Nie! Już ja. Aj, matko. Matko, tak, człowieku, przecież to jest tak złe. Wchodzisz do gry i od razu jumpscare, no to nie, po prostu nie. Ja się tego typa boję. O matko, jestem siódmy, jak to słodko. Czasem być siódmy. Nie wiem, jak wyjdzie cały odcinek, ale nawet jak nie będzie śmieszny, to sobie... Kurwa. To sobie go wrzucę. I zobaczymy, jak pasuje granie z widzkami. W ogóle ja tak mam, że mówię widzki, a nie widzowie. No, może masz więcej widzek niż widzów. Nie! Ała. Nie, ale mówię widzki jako, nie wiem, zdrobnienie. No bo widzusiowie to brzmi tak dziwnie. No, a, umrzyjcie! Co ja, gdzie ja? Aha. Gdzie ty jesteś? Spróbuję. Nie! Gdzie ty? Dobrze. Spróbuję wyciągnąć z tego odcinka tyle śmieszności, ile się będzie dało. Montując go. Ale nie wiem, ile wyjdzie. O kurde, ale bym chciał ten. A nie, dobra, ten jest mój. Ale ja. Mnie naszła ochota na granie, wiecie, w takiej większej grupie. Bym wziął Okto, ciebie. Może jeszcze kogoś, kto by. Kurwa. Może jeszcze kogoś, kto by tam sobie. Chciał, nie? I byśmy fajną sobie ekipkę złożyli. Chodź, dokonują! Weź ty! Dobra, tak się chcesz nieczysto bawić. Matko, jeszcze... Ile ja mam killi? 3 kile mam, no ja pierdolę, to już Vera jest ode mnie lepsza. No ja przepraszam bardzo, ale to jest nielegalne. Weźmiemy ją potem do więzienia, co widzowie? Na 1500 milionów łapek w górę bierzemy Werę do więzienia. To jest dobry pomysł. Brzmi jak sprytny plan. Brzmi jak sprytny plan. Jaki mam... Mam plan, jaki? Nie powieść. Tak? O kurde.
Na ślepo trafiłem. S z wami! Au. Gdzie ty się chowasz? Że cię nie mogę zobaczyć. Gdzie ty? O matko, to mój. Dobra. No nie no, znowu ta morda. Chwila, czyli że ta morda jest z tobą. Skoro ona mnie zabija. Tak? To oznacza jedno. Zdejcie gnoju. Noż! Ona jest lepszym snajperem ode mnie, nie, proszę. A ja myślałem, że... No ale w sumie nie grałem w to dość długo. No, trochę nie grało się. Taka sytuacja. Że się nie grało. To całe moje usprawiedliwienie, nie? No ja pierdolę. Nie, zupełnie mi nie idzie. Poszedłem sobie, myślę, dobra, odpalę sobie na chwilę, zagram, zrelaksuję się. No się kurwa nieźle zrelaksuję. Kurwa. Się nieźle kurwa zrelaksowałem. Piękny relaks, nie? To ja już często sobie widziałem, kurwa. Człowieku, ja mam 4 kile. To jest po prostu... Wiecie gnoju? Już im nawet pewnie mnie nie żal po prostu, no, no nie i to tyle. A zginiejcie! Kurwa, to było piękne natarcie. Głupie, ale piękne, okej? Okay? Miałem w sobie siłę walki. Noż ja. No mama ma w sobie coś pięknego. Noż ja, dlaczego ona żyje? Dobra, nie żyje. Mapa ma w sobie coś pięknego maksymalnie. Matko, kurwa, wspomniałem. A dokładnie. Kurwa. A dokładnie przejście w środku. Natomiast ta nowa mapa, ten nowy bridge nie ma. A no znowu mnie ten. Kurwa. W ogóle napiszcie, jak tam spędzacie sobie wakacje, bo u mnie to plus minus. U mnie to plus minus wiadomo, co się dzieje. W sensie, no właśnie byłem na wsi, teraz sobie na chwilę wróciłem, będę. Przyjmę to bez komentarza. Spokojnie. No tak, łatwo ci mówić, spokojnie, spokojnie, oczywiście. O ty. No kurna w końcu, matko, dziękuję! No ty chuju, bobrze. Aaaa, z człowieku! Gdzie ja tu? Matko, z Octota tak, to jest tak, można powiedzieć, że łatwo nagrywać odcinki. Noż kurwa! Jest tak łatwo nagrywać odcinki, bo on się tak łatwo denerwuje. I to jest generalnie... Ja wiem, że śmianie się z przekleństw jest takie bardzo prymitywne, ale jak się z kimś gra, to po prostu... To po prostu to śmieszy. Matko, ile ja mam? 7, no ja dziękuję, no round. Tyle czasu straciłem na to, żeby mieć 7 kili, 8. No szybko ty kysz. Umieraj, gnojecie! Gramatyka! Inaczej, słowotwórstwo z mrozkiem! Zdychaj! Matko, dlaczego nas kosicie? Nie koście nas. Tak się... Pograć w Robloxa, odstresować się. Bardzo się kurwa odstresowałem. Nie wiem, zajebiście. Nie no, ja przepraszam bardzo. Nie zajęło mi długo. Matko, tak w końcu ich pokonaliśmy. Prawie. Nie licząc tego gnoja. Jego zresztą też.
Aaaa, no zdychaj, błagam. Co to za nieśmiertelna kurwa, którą wymyśliłeś, cytując Piątek. Odcinek o. Nikogo nie ma. No dziwicie się, jak nas zabijacie już w bazie. Tego się nie robi po prostu, no to jest... No tego się... Nie, tam nawet nie ma. Matko, jestem na 8. miejscu, mam 10 kili, dziękuję. 11. Nie! To jest smutne, dobra? To jest smutne po prostu, to jest smutne i to tyle. Zdy! Haj. Niech ona umrze, niech ona umrze. Kurwa, mać. Tak, gry relaksują. Nie wiem ile razy. No spokojnie. No tak, tak, zabiłaś mnie nie wiadomo ile razy. No spokojnie, spokojnie, no tak kurwa, no spokojnie. Może po 3 razy? No szia. W ogóle dzisiaj jest event taki w krosie. Jak był rok temu właśnie. Tak, nagrywam to tego samego dnia co tamten odcinek, bo się nadarzyła okazja i dziękuję jej dobranoc i zginijcie kurwy! Jak tu nie umrzeć, okej? Okay? Jak tu się nie wkurwić? Po prostu, jak tu się nie wkurwić? No zdychaj, nieśmiertelna kurwo! Ja tak nie umiem, dobrze? Ja tak nie umiem! Proszę, proszę widzowie, tak wygląda załamanie właśnie. Po prostu wyszedłeś z pojawy. No tak, ale no błagam, no jakby... Powinienem na... Powinienem zagrać coś wcześniej, żeby sobie przypomnieć, ale nie, nie, Mrozek będzie na żywca grał, oczywiście, nie wiem, to świetnie. Zrobimy to po cichu. A kurwa! Nie da się tego po cichu zrobić, no błagam. Widziałem ją, nic nie zrobiłem. Czy ja jestem głupi, czy upośledzony? Może to idę w jednym. To też możliwe. Widzowie mnie cisną, dlaczego? Dlaczego mnie ciśniesz? Matko, tak, zniszczyłem już jednego. To teraz już będzie lepiej, łatwiej. Może zginie. Umrzyj! Głupi debilu! Dobrze. Czekaj. Strategiczne myślenie, tak jak w tym. A no ja pierdolę, nie. Nie no, ja błagam. To jest po prostu zły odcinek, dobrze? Znaczy... Bierzemy? Weźmy Bridge 2021. Nie, proszę, nie 19. Spójrzmy na to ze słony miłosierdzia.
Dobra, nie, widzowie. Robimy... No, Facebook! Widzowie, zrobimy sobie cięcie, dopóki nie będzie... Facebook mi na półek. Zrobimy sobie cięcie, dopóki nie będzie innej mapy, albo nie będzie gnoi, których nie lubię. Nie mówię tu o to... To ty? Dobra, nieważne. Matko, ten skurwysyn jest tu. Po co? Jakby naprawdę, na cholerę. No, widzę cię. Kurwa. Prawie. Dlaczego? Nie. Daj mi fory, błagam. Jestem youtuberem. To nie jest ciężki kawałek chleba. Już tak nie wychylaj, Boże. Zrobimy to po cichu. Po cichuszku. Nie spodziewają się, nie będą się tego spodziewać. Po cichutku. Naskarada, kurwa! Dobra, drugie podejście. Nie będą się tego spodziewać. Chwila, ty jesteś czerwonych czy niebieskich? Niebieskich. Kurwa, ja w czerwonych. Dobra, po cichutku. Przecież cię dwa razy zabiło. Cicho. Nie mam pamięci takich szczegółów. Nie będą się niczego kurwa zdychaj, kurwiszonie. Dobrze. Dobrze. Tak. Jest wszystko już dobrze. Kocham was, widzowie. Jesteście świetni. Zdychajcie, kurwy! Umrzej! Umrzej! Nie! O matko. Tak, jak panikuję, to tak robię. Ja głuchnę na tym odcinku. A tak źle? Nie, może nie. A to skurwysynka. Dobra, gramy. Dlaczego jesteś przeciw mnie? To po pierwsze. Dlaczego, po drugie, dlaczego masz więcej kili ode mnie? Coś wyszło. Tak miało być po cichu, oczywiście zrobiłem jak zawsze. Zdychaj, skurwysynie! Dobra, robimy to po cichu. No skurwys! Spokojnie, Mrozek. Spokojnie. W zamku? Co? Co? No to tak, noju? No matko, w końcu. Ja mam do zupełnie innego gnoja. Wiesz, to jest w ogóle plusem. Ja mam czasami automatyczną cenzurę w niektórych słowach, nie? Matko, no. W końcu dobry Mrozek powraca do sił. Zaraz ty coś zabije, jak tak mówisz. A taka jest prawda, okej? Okay? Mrozek, pamiętajcie. Chodź tu. Ci w dupę. Pamiętajcie, dzieci. Śnieg to życie, śnieg to dobro. Matko, źle mówię. Majonez to życie, majonez to dobro. Tak, pamiętajcie o tym. Nie trafisz, nie trafisz. Dobra, zaraz wyjdę, chwila. Noż ja pierdolę! Ale ja cię zabiłem więcej chyba razy. Umrzyj! Nie umarł.
Dobra, zrobimy to inaczej. To było bardzo nierozsądne, jestem głupi, okej. Okay. Matko, mam 9. Pamiętam jak miałam niuka, matko, to była piękna chwila. Pamiętam jak miałem pierwszego niuka, to było właśnie poza kamerą. Jak możecie pamiętać lub nie. Chyba 2 dni temu niuka zrobiłam. Znaczy ten ksiądz, widzicie? Widzicie, ksiądz mnie zabił. Matko, teraz można dać taki... Egzorcyzm robi na tobie. Można zrobić teraz taki clickbaitowy odcinek. Ksiądz mnie zabił, albo nie wiem, ksiądz zrobił mi to. normalnie ojciec Mateusz, nie? Dobrze, dobrze. No tak, ale to w ogóle jest tak, że chyba robią według narodowości plus minus. Coś oczywiście, trafią się takie osoby, które jakby nie są z twojej narodowości, ale... Ale nie jest to jakieś bardzo częste. W sensie najczęściej trafiasz na Polaków jednak. Chyba, że po prostu Polacy są tak części w tej grze. Nie wiem, może my lubimy takie głupie gry. Dobra, inaczej. Będziemy to robić po cichu, ale... No, po cichu. Widzę, się zdoję teraz zabić, się tylko odpuścić. Ha! Nie ma, nie ma. Jesteś pewny, że nie. Gdzie ty jesteś? Noż kurwa! Matko, jak w tamtym odcinku, co miałem niukę, to było takie kurwa i pierdolę! Co drugie zdanie coś było. Ale to było słodkie na swój sposób. Znowu ta Madeleine, w sensie kurwa. Ona nie umie się bawić. Pamiętajcie, dzieci, to jest dobrze jak wy... Dobrze jest, jak wy wygrywacie. Jak inni wygrywają, nie jest dobrze. Nie, nie. Dobrze. Ha! Beka z ciebie! Co to było? Ha, czyli weszłaś do nas. U nas się tak nie robi. Umrzyj! A nie, to nie ty. Aczkolwiek... Aczkolwiek to był ksiądz, który znowu mnie zabił. Aczkolwiek też umrzyj. Tak. Jest takie... Można... Aaaa! No znowu ksiądz, można teraz mówić. Ksiądz robił mi to wiele razy. Już mnie 3 razy zabił. Wyobraź sobie, przecież to miałoby takie wzięcie. Jeszcze dać jakąś miniaturkę, nie? Która by sugerowała, o co chodzi. O matko. Niedobrze. No kurna, wychylajcie się, debilo. Ja stoję centralnie, że możesz mnie ustrzelić ze spawna swojego, no ale okej. Ha! Chyba ktoś nie trafił. No! Słuszne spostrzeżenie. Chodź tu, gnoju! Nie tak łatwo. Te skrzydła w tej grze to są takie trochę niepotrzebne, bo one szybciej kogoś zlokalizować. Znaczy, no ja też nie wiem jakby po co one są, nie? A kurwa! Umrzyj! Umrzyj! Rozumiesz? Po prostu nie żyj! Nie żyj tam! Zdrajem. Dobra. Nie będę się poddawał. Nie jestem poddawaczem się. Umrzyj! A, no dalej. No dlaczego wy tu tak macie?
Dobra, to była zła taktyka. To było do dupy po prostu. Jak ja przebiłam? Tak. Dobra. Robimy drugą taktykę. Właściwie to ulepszamy starą. Kurwa. Nie wejdziecie do naszej bazy, jesteśmy za mocni. Nie wejdziecie do naszej bazy, jesteśmy za mocni. No umrzyj, Gnoju. Znowu ona. Kurwa. To był za głupi błąd, który ja przed chwilą popełniłem. Chciałam coś powiedzieć po tym, ale bym wyszła na toksika. Dawaj! U mnie można mówić wszystko, jest wolność słowa. Nie, już mam. Dawaj, dawaj. Powiedz! Głupie błąd popełniłeś też, że to jest jeden głupi błąd. Zdychaj! Kurwa. Dziękuję i dobranoc. Trochę nas zabiła. O, ej! Co? Czyli teraz to wszystkie warzywa. Co? Wieżyczki się zniszczyły. Czyli można wbijać. Nie? Ale o co chodzi? Ej, zdjęli mi jedną wieżyczkę. Tak się nie robi, ja mam same dobre wieżyczki. Jaki spoczenie. Kto? Ty. Dlaczego? Znaczy nie rozumiem, dlaczego to określenie ma być pejoratywne. Mówiąc poprawną polszczyzną, a właściwie mówiąc jak polonistki. Widziałam znowu twoją śmiałość. Cieszysz się z tego? Oczywiście. Nyga! Nie powinienem mówić słowa nyga, ale jakby... Ludzie, czemu nie możemy śmiać się z murzynów, możemy śmiać się z białych. I na odwrót. To jest takie bez sensu totalnie. Rozumiem, życie Afroamerykanów ma znaczenie, bla 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 bla. Ale ludzie, czemu nie możemy śmiać się ze wszystkich? Bo to jest takie, że jak jesteś Afroamerykaninem i powiesz nyga, to nikt cię nie ma za rasistę. Aczkolwiek jak powie to biały mężczyzna, to już wszyscy mają o ciebie ból dupy. Dobranoc. Umrzyj! O matko! Albo dobra, nie. Nie będę wycinał tego fragmentu, bo on nosi dobrą treść, a mianowicie jest świato... Matką. Tworzy światopogląd, jakoś tak, to się mówi. Nóż! Nie będę wycinał tego. Nie ma szans, nie wytnę. Wej, dlaczego ten typ jest w połowie niewidzialny? Ja też miałam kiedyś taki przypadek. Ale dlaczego? Temu typowi widać tylko nogi. Nie, będzie chodzisz mu zajebać. Ale ten typ jest prawie niewidzialny, rozumiesz? Jest... Ale jest u ciebie, to chyba... Nie jest u mnie! Mówię o Alanie 772001. Jemu widać tylko nogi po prostu. Ja to mam nagrane po prostu, no ja go muszę zreportować, bo to nie jest normalne. Gdzie on tu jest? Tu, dziękuję. Matko, jakie ad friends! Pojebało mi się. Tak, kurwa. Zajebać tego debila. Nie, kurwa, czy ja nie mogę cofnąć zaproszenia? W sensie to jest kurwa do dupy. Nie da się. Ja pierdolę. No ja polkuj go i tak.
2. Tak, specjalnie napisałem. 2. Koniec. Ile masz za... Kurde, jesteś ole jednego killa lepsza ode mnie! No ja pierdolę. Dobra, jeszcze jedna rundka i to będzie koniec. Co bierzemy? Castle. Castle byłby lepszy. Nie, bra... Czemu Bridge 2.19? Dobrze, Castle. W sensie ja ostatnio lubię tą mapę. Dlatego, że na niej zdobyłem pierwszego nuka. Okej, lubię. Po prostu zdobyłem jaki na niej... Jaki jesteś? Czerwony. A ty? Jaki jesteś? Czerwony. No widzisz, no widzisz. Jak zwykle jesteśmy winni. Będzie śmiesznie bynajmniej. Bynajmniej. O co chodzi? Jakieś diabelskie okrzyki masz. Ja bym umiesz udawać czajnik. Co umiesz? Udawać czajnik. Przydała ci się kiedyś ta... Ja pierdolę, nadal żyje ten debil. Weź zgłośmy go wszyscy, bo to jest... Ja przepraszam, że ja to robię na odcinku, ale kurwa, no... Powiedzmy sobie szczerze, no takich ludzi się po prostu zabija, no nienawidzę. Jeszcze raz. Weź go zrep... Wystarkuj go i mu zajeb z piekiery. Dobra, jeszcze raz to. Mogę ci ukraść ciało. Ej, a co to jest dating tutaj? Bo normalnie to jest chyba randkowanie. A tutaj? Nie, będę musiał sprawdzić. A jak się ten typ nazywa? Alan? Tak, Alan, kurwa... 772001. 772001? Tak. I on tak naprawdę jest niewidzialny, tylko nóżki mu widać. No szkurna! Rozumiesz, ja go mam na odcinku, później sobie zobaczysz, jeśli będziesz chciała. Naprawdę. Łatwiej, żebym ja to oglądał. Co? Umrzyj, kurwa. Na nagajanie. Co? Umrzyj, gnoju. Znaczy, no, akurat was to... Jesteście zwykłe gnoje. Bardzo ładnie. A to jest taki mega gnój po prostu. Chyba cię widziałem. Nikogo nie zajebałam. A nikogo jeszcze nie zajebałam. W ogóle? Noż! Ja za tą mapą nie przypadam, zobacz. Trochę beka z ciebie, czekaj. Ha! Zero! Niga! No to masz zero? Powiedz, jak będziesz mieć pierwszego killa. Będzie śmiesznie. Haha. Porozumiecie, bo ona nie ma killa. Matka, to jest tempa. Przed chwilą kogoś zajebało. O! I kto to był? Czekaj. Anitkat. Umrzyj! Lepiej żyją twoje uszy? No, znowu próbujesz się komunikować z kosmitami? Z istotami pozaziemskimi? Kolejny odcinek. No mam tego typa! On po prostu... Ile on ma? Ile? Kici. 13 kili, czyli on jest pierwszy. Tu niby go widać. W sensie jest pierwszy teoretycznie, ale jakby. Ja pierdolę ty pasę trafić nie mogła. Ja w ogóle czasami mylę, w której to już nie jestem i muszę spać. On jest niby pierwszy. Ha, widziałem cię! Ja ciebie też. On jest niby pierwszy i widać tam jego ten, ale nie jest to, nie jest to widzialne jakby. Chyba, że to mój komputer ma problem, ale... Ja też go widzę. Tego Alana? Na tabeli go normalnie widać. No właśnie, natomiast tak to nie. I to jest duży problem. To jest od nas. To. Noż! Chyba... Tak się z nim miałam. O, coś zajebałam. Gdzie ty jesteś? Roblox re... Na spawnu.
Bo te spawny się zmieniają chyba co jakiś czas, z tego co kojarzę. Ze własnych obserwacji moich. Nie mogę cię tam nie... A kto się mnie zajebał? Nigga! Aś, ja pierdolę. Matko, nareszcie on umarł. Bohater 2009. Dziwnie to brzmi. Ale mi się włączył w mózgu teraz matką. Więcej szmalu jeden od kalibra. Nie przepraszam bardzo, ale ten zjebany Alan. To. No kurwa! Poszukuję, to mnie to zjebało. Jak tu się nie wkurwić? Dobra, nie, reportuję go jeszcze raz, bo to sorry, ale to nie, nie, no po prostu kurwa nie. Bo możesz tylko raz kogoś reportować. Nie, mogę cały czas. Ale tak, bo teraz mam jakiegoś typa, to chyba go nie widać, tylko cień jakiś latał. Tak? To u mnie widać jakby tylko nóżki jego. O! O matko, mam go. Znowu. A to ja miałam nie miałam do czynienia, stałem się tam niewidzialnym. Na sobie teraz takiego. Ale chyba kilka razy bo wtedy te. No kurwa go się nie da zajebać. To tak demotywuje. Miała ale być nie, fajna. Najgorsi no. Są cheaterzy, którzy po prostu nawet nie wyjdziesz ze spawna już cię zabijają. Nie ruszysz po prostu kill tak nagle. To jest smutne. Aczkolwiek to się da przeżyć. Najgorsi to są cheaterzy. To jest najgorszy. No właśnie. Najgorszy sort graczy. W sensie. Haha, bo śmieszne, bo wiecie, oni psują grę innym. Haha. Haha. Ha, ha. To zabawne. Aż boki zajebać. No. Po prostu. Mam 4 kile. Widzicie, miał być zabawny, lightowy odcinek. Wyszło tak, że znowu pierdolimy się z cheaterami. Wtedy miałem szczęście. Miałem takie szczęście, że wtedy na odcinku. Na odcinku z Okto nigdy czegoś takiego na szczęście nie miałem. Aczkolwiek. Tutaj mam. Jestem magnesem na cheaterów. Ja bym generalnie bardzo chciał prowadzić minigamy, szczególnie na Cube Game'ie. To nie jest żadna reklama jak coś. Teraz jak youtuberzy nie mają współpracy, to muszą się do tego przyznawać. Kiedyś to wiecie, normalnie. Nie mówiło się po prostu, każdy wiedział. A teraz to wiecie, że haha. No na Cube Game jest taka fajna gra, w której się zakochałem od razu. Village... Tak, Villager Defense, VD w skrócie. No ty szmato! Zrzuciła mnie. S z bohaterem. Dziwnie tak brzmi. S. Au. Co to było? No spawna weszła. Z twojego? Nie, waszego. XD. Bo raczej na swojego bym się tak nie dało chyba, nie? Nie wiem, jakie tam są te twoje okrzyki godowe. Kurwa. Bober mnie zajebał. Ale taka miałam. Bobej. Dobrze. Noż! Idzie 16 kili. Ja mam 6, ale chuj z tym. Za późno jest. Ktoś wie jak... dobra, nieważne. Ktoś wie jak to odpowiedzieć, bo u mnie jest increase your graphic quality for the best experience. Kurna, ja nie wiem. Chociaż nie wiem, może ja faktycznie... Nie wiem, settings. Kamera, może to jest to kamera sensitivity, nie wiem. Ale o co ci chodzi? Chociaż nie wiem, zostawię co może tak jak było. Kamera mode, classic. Default classic. Co ty próbujesz zrobić? Kurwa, ja nie wiem co to jest, ja pierdolę. Dobra, stawię jak było.
full screen. Nie czaję tego, kurwa jebać. Tylko sobie... Co próbowałeś ustawić? Ej, bo myszki nie widzę totalnie. Próbowałem coś, ale jak zwykle, no Roblox, kurwa to jest Roblox jednak. Nieważne, nie będę psuł nagrania. No widzicie tego gnoja, no nie da się, nie da się. Jeszcze sprawdzę, czy ja tam czegoś nie zjebałem po prostu w settingsach. A, mogę sobie tu... Tu, dziękuję. Resume. O matko, nie wiem czy to tylko moja zmiana, czy naprawdę taka jest. Jakoś tak dziwnie się poczułem, chociaż może to tylko subiektywna. Ja bym powiedział, że to bardzo możliwe. Księdza zabiłam. Czym jest to? Dobra, nieważne. Może kiedyś uzbieramy. Może. Właśnie, bo nie skończyłem kurna mówić. Ja bardzo bym chciał prowadzić serię Minecraft Minigamesy. Znowu Boberex. Minecraft Minigamesy, gdzie bym sobie popykał w, no głównie VD, chociaż no myślę, że inne też by się bardzo nadawały. Od razu mówię, z Bedwarsów jestem bardzo lamą, totalnie. Nie umiem po prostu grać w Bedwars, okej, okay? Nie znam się. Natomiast na VD bardzo lubię grać. I chętnie bym zagrał, aczkolwiek nie mam za bardzo drużyny do gra. Czemu ja strzelam do swoich? Nie mam drużyny do grania. Właśnie to widziałam. Noż ty, to gdzie ty jesteś, co? No kurwa, nie da się tak, no. Zaspiłam się, dopiero bym zajebał. Przepraszam widzowie, ale rozumiecie, no tak się nie da po prostu. Nie wiem, no kurwa. Po prostu, no nie da się. Jebać cheaterów. Jebać cheaterów i tyle. I dziękuję. To chyba robi każdy sentry. Oprócz tego, że nie jest mały. Może dokończ to, co zacząłeś. A co zacząłem? Obydło się coś. No, że generalnie... Matko, słucham, czy po... Że generalnie... ten. Umrzyj! Że generalnie chciałbym prowadzić serię właśnie minigamesów, aczkolwiek nie mam za bardzo ekipki. No bo co, no mogę grać z Okto, ale dwie osoby to rzadko kiedy są na ten. No trzy, w sensie, bo domyślam się, że Dragon Ekans chciałaby zagrać na sobie. Trochę w Minecrafta. Ja też. Naprawdę bardzo bym chciał prowadzić. Naprawdę bardzo bym chciał prowadzić serię z Minecrafta survivalową, bo ja kocham Minecrafta. I o tym na Minecrafcie generalnie miał się opierać mój kanał. I to miał być pierwsza seria, pierwszy odcinek, bla bla bla. Ale pomyślałem, że. Pomyślałem sobie, że mogę jeszcze przy. A nie, no błagam. Matko, no ja przepraszam widzowie, że to jest taki chujowy odcinek, ale kurwa, z cheaterami się inaczej nie da po prostu, no to nie jest możliwe, to są cheaterzy po prostu. Umrzyj, co? Dobrze, dobrze ci tak, stara babo. Ech.
Matko, no kończ. Nie mogę skończyć. Na Minecrafcie się miał opierać mój kanał, jednak zacząłem za późno nagrywać, w tym sensie, że chciałbym nagrać... Kurwa. Chciałbym nagrywać... jakby była w miarę bezpieczna wersja, dlatego że mam plan, żeby to był taki survival, jakby, na którym bym, no mam trochę, dość dużo planów co do tej serii. I kończąc już cały mój chaotyczny wywód, po prostu ja to prawdopodobnie właśnie jak piszę w informacjach o kanale, zrobię, no szkurwa, umrzyj gnoju. Zrobię sobie po 1.18, ponieważ to będzie dość duży update. Prawda, drugie, prawda? O, widzę cię, widzę cię. Też ty. Dobra, to będzie tyle. Ja się... Tak, leave. To jest tyle. Generalnie, to ja jestem Dziadek Mróz, a to była... Diagon Account. Dokładnie, bardzo jej dziękujemy. Generalnie to tyle. Dobra, no pa ludzie.